Witam Was tutaj, cześć, to Abizonasz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Portavich Construction. Zaczynamy! Hello, and welcome back to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Your first task is to build a bridge so that a test vehicle can reach the test chamber exit. Zaczynamy, stopad włączony, lecimy. Dzisiaj, no tak jak mówiłem, odcinek pojawił się wcześniej, szybciej znaczy. No, i co my tutaj mamy? Gadkę GLaDOSa, plazmowa kula latająca, samochodziki dostające plazmową kulą przyciski, jakieś wrota i tonące przyciski. Okay. This test chamber includes apparatus that will launch Aperture Science high energy pellets. Te kule w tej komorze dostaniemy, będziemy testować kule Aperture Science high energy pellets. As part of a required test protocol, we must inform you that the Aperture Science high energy pellets may cause mechanical failures to the test vehicles. Such as complete vaporization. Jeżeli puścimy samochodzik, no to wybuchnie w tą kulę. Due to the durability specifications of roadway convertible planks, the high energy pellet will rebound from their surface. Od tych naszych mostów i paneli może się odbijać ta kula. Some testing apparatus can be activated when an energy pellet enters its connected energy pellet catcher. Kula plazmowa może uruchomić niektóre przyciski. Tam jest właśnie miga. I teraz zobaczymy tą kulę. Tak wygląda ta kula. Z tego tam wychodzi. I ona się będzie odbijać. Ona wychodzi z tego, musi wejść tu. Wtedy się chyba to podniesie. Dobra. Dolecimy. Ja ten komorę teoretycznie przeszedłem. Ale teoretycznie, ale pokażę Wam, co się stanie, kiedy puścimy samochodzik. I tak właśnie. Ostatnio zdobyłem nowe trofeum tutaj, złote, You Monster. Bawiłem się i niszczyłem samochodziki. Bardzo fajne uczucie, naprawdę. Polecam. Bawizu masz. Nie. No, zobaczmy teraz. Chodzi o to, żeby odbić. Okej. Okay. No dobra, i teraz musimy tylko tu most wymyślić jakiś. Może być ciekawie. No bo inaczej, to będzie ciekawe, jak ten most zrobimy. Bo nie mam na razie na niego pomysłów. Brzmi ciekawie, wiecie? Okej, widzę, że tam możemy podłączyć. Dobra, zrobimy na pewno takie coś. Tu i tu. Teraz to sobie właśnie wszystko podłączmy. Ten most wygląda dziwnie, bo jest dziwny. Tak, my to możemy podłączyć. To zaraz sobie zmienimy. Czekaj. Nie. Teraz ja to przesunę, żeby to podłączyć tu i to tu. Znaczy, nie, test. Aha, samo test włącza tą kulę, okej. Okay. Dobra, widzę, że trochę się chwieje, więc jeszcze, jakby było mało, zrobimy wsparcie od dołu. I powinno już pójść. Dzisiaj chcę zrobić więcej testów niż ostatnio. Ale ogólnie w mniejszym czasie, krótszym. Żeby było zabawniej. Mniej czasu, więcej poziomów. Test. Czemu to nie jest podłączone? Może tak? Czekaj. To podłączymy sobie jednym. Test.
Drive. Dobra. Ten przycisk jeszcze uruchamy tam wejście. No dobra, jakoś się udało. I tak jakbym wam pokazał, co dzisiaj jeszcze zrobiłem, jaką masakrę, to byście nie uwierzyli. Jaki most. Zrobiłem most bez żadnych podpórek prawie, że. Ale z okazji z tego, że mamy mało czasu, nie będę już pokazywać żadnych dodatkowych rzeczy dzisiaj. Dobra. No i udało się. Lecimy dalej z kolejnym poziomem. Next. To był poziom 19. O, 20. Okej, okay, bez gadki GLaDOS, kule plazmowe, toniące, wieżyczki, kostka i cake. Okej, okay, brzmi ciekawie. Cake zawsze brzmi ciekawie. Dobra, czekajcie, tutaj jest vis-a-vis chyba. Teraz, czekaj, test. Okej. Okay. Ale byś ciekawie. Gdzie to ma trafić? Chyba, ale by się bardzo ciekawie. A dodaj wodę? What the fuck? Bardzo ciekawe, co tu się dzieje? Dobrze, zacznijmy, wiecie, może od tych kul plazmowych. No tak, z tego co widzę, to tu jakoś trzeba zrobić most, ale nie rozumiem do końca, jak my mamy go zrobić, skoro kule plazmowe mają już tędy przejść. Dobra, czekaj. Chyba wiemy, jak to mamy zrobić. Tu. Tu. I tu. I tu będzie mała dziurka. Tak, to co teraz robię, nie insynuujcie nic. To na sam dół. I teraz to jest najlepsze. Ciach. Trzeba dokładnie tak samo odmierzyć. Ciach. 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 Tak, jest to dziwne, wiem. To przenieśmy to trochę w tą stronę, abyśmy mogli podłączyć to z każdej strony. Ciach, ciach, ciach. Tutaj. 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 I jeszcze stąd. Tu. I to. A, żeby nie było. Bym zapomniał. Bez tego. Tak? Tak. Tak, tak. Bo kule działają tak samo na takiej samej zasadzie jak samochodziki. Z tym, do czego można przyczepić, do czego nie. Z tego co pamiętam. Tak, to na górze od razu jest konstrukcją do tego, co będzie dalej. Test. Wow. Okej. Okay. Chyba nie. Czyli z tego co zrozumiałem, jest to trzeba jeszcze bardziej. Jakoś tak? Czekaj. Nie. Nie. To trzeba podnieść. To trzeba podłączyć. I trzeba pomyśleć. To może być długa komoda. Coś tak czuję. Bo my tu musimy dokładnie odmierzyć, jak to powinno być. Tak. Dobra, tędy będzie dobrze. Test teraz. Nie. A jedna dłużej. Test teraz. No co jest? Może teraz? Okej, dobra, teraz jest dobrze. Z tym, że teraz musimy to zrobić, przesunąć. I to najlepiej podnieść by było.
Tylko nie wiem, czy trochę nam to nie przysparzy. No to jeszcze. I ten jeszcze. Próbujemy jak najbardziej zrobić, żeby te kule przeszły. Przechodzą, dobra. Dobra, to już pół biedy. Teraz musimy zrobić tutaj konstrukcję, aby się one odbiły idealnie. Z czego jeszcze stąd trzeba będzie podpiąć tamto. Nie, to będzie stabilnie stać, jak nie wiadomo co. Dawaj teraz, teraz tu. Nie, jest niedobrze. Właśnie. Linka. Pociągnij tu. I czemu to nie jest dokładnie tak samo specjalnie? Dawaj teraz. Okej. Teraz. Ile my na tym teście już spędziliśmy? Nie, ogólnie na tamtym. Okej. Dobra, udało się. To teraz. No nie. Tutaj, tutaj. Teraz tylko trzeba jeszcze zrobić, żeby ten samochodzik tutaj dojechał do nas. No to gorsza część. Chociaż. Kto to wie? Musimy zrobić, żeby się to jakoś chyba tak odbiło. Ogólnie te testy są coraz trudniejsze, jak można zauważyć. No co było też do przemyślenia, przewidzenia, ale to dobrze. Bo jednak testy warto, żeby byłyby trudne, jak już, żeby ta seria się potoczyła chwilę. Dobra, kontynuując, było krótkie cięcie, może zauważyliście, znaczy na pewno, bo mnie tak nagle wcięło. Dobra, no to skończmy ten most. Zróbmy jeszcze jedną komorę. Wtedy jak będziemy chyba co 3 razy robić, no, będzie ciekawie wychodzić. Chyba tu jest dobrze, to jeszcze teraz tylko musimy tu, tutaj i zobaczmy, czy to się trzyma. Trochę słabo. Dobra, zrobimy to jeszcze raz. Tędy i można sznurki wykorzystać. Sznurki mogą się przydać tutaj. Tak. Tylko jeszcze to musi współpracować. O, właśnie o tym mówiłem, o współpracy. A właśnie zauważyliście, że to wygląda tragicznie. No bo, spróbujmy, zobaczmy teraz. Może samymi linkami podciągniemy to jakoś. Stąd i tu jeszcze. Może tak? Nie. Stąd nie ciągniemy nic. Ja ci zaraz zrobię tutaj. Czyli nie wiem ogólnie jak on się odbije. Zobaczmy, może po prostu. Chodź tutaj driver i pokaż co się stanie jak. Aha, ogólnie musi być bardzo mocne napięcie, dobra. Widzimy już co się dzieje. Dobrze, zrobimy coś, czego nie powinniśmy robić, ale zrobiłem to ostatnio i się opłaciło. Z tego co pamiętam. Znaczy, zadziałało, tak powiem. Jak to? Przecież wchodziło to. Stąd wchodzi, o. Czekaj, test. O, widzicie, od razu mocniej. I stąd możemy jeszcze pociągnąć tak i tak i będzie już w ogóle połączenie. My tu wykorzystujemy po prostu półki. Tak też można. Okej, nie. Trzeba go inaczej podkręcić. Dawaj teraz. Dobra. Dobra, przekręcić się. Tutaj chyba kule się wszystkie rozwaliły. No i gościu sobie spokojnie może dojechać. Dobra. O,
Dostaliśmy ja dostałem trofeum, bo to, że tak daleko doszliśmy. Jak to się nie rozwali, to będzie nieźle ten most. I wszyscy dojadą. Ej, chyba się uda. Chyba się udało. I co najważniejsze, dostaliśmy cake. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, co my teraz dostaniemy. Drugi cake. O, dostaliśmy jeszcze trofeum, no. Co tu, kolego, masz dla mnie? To jest kamera. Gratulacje. Nie przetłumaczyłem tego, ale dostaliśmy tą kamerę za to, że udało nam się zrobić 20 poziomów. Tyle wam mogę wnioskować. Dzięki temu będziesz mógł kontynuować ciąg dalszy programu testowania. Taka inna muzyczka. 21 poziom. Przyciski i tonięcie. Okej, jakiś taki ten poziom? Taki jakiś inny. Żadnych zabawek. Dziwne, co nie? Coś tu jest nie tak. Mówię wam, że kolejny będzie jakiś trudny. Ale robimy tyle poziomów, ile się uda. Na maksa, czyli. Teraz to czekajcie, musimy to podkręcić. To tak nie może być. Bo zobaczcie, nic tutaj nie ma na tym poziomie. Może jest dużo samochodzików, trzeba będzie puścić na raz. Pewnie o to tu jej chodzi. Bo GLaDOS tak by nas nie zostawiła w czymś takim łatwym. Ciach, 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 ciach. Dobra, i stąd. Tu, 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 tu i tu. Test zdany. Chociaż jak będzie tutaj dużo tego, to nie wiem, czy takie będzie zdane. Zobaczmy, czy teraz, czy to w ogóle cokolwiek zmienia, jak to zmieniamy? Chyba nie. Chyba jest tak porządny most, że nic to nie zmienia. Ciach i tu ciach. Tutaj zrobimy sobie naszą kostkę zaporową. Ciach, ciach, ciach. To nie wiem, po co robię, bo to nie ma szans się przydać. Czekajcie, jak ominiemy tamten na górze, będzie nieźle. Czekajcie. Uno momento, bo to wygląda naprawdę kozacko to, co teraz zrobiliśmy, bez tego górnego. Ciach, ciach i ciach. Właśnie, to wyglądało zbyt pięknie. Jeszcze. Aha, czyli musi być. Albo posłużymy się linkami. Co też jest dobre, bo linki to rzadko korzystają z linek. Proszę o test teraz. No, pięknie. Chodź tutaj, driver. Aha, już rozumiem, na czym polega problem. Mamy przez to przepuścić 10 koleżków. Wtedy może być problematycznie. 10 kolegów. Nie. Dobra, zaraz wrócimy do tego poziomu. Czekajcie, ile mamy czasu? 20. Wracamy do tamtego poziomu. Czekajcie, exit. Bo musimy puścić wszystkich, bo tak to nie jest zrobiony poziom. Wcisnąłem ten sam, no. Nie mogę. No bo na szczęście szybko się tutaj ładują poziomy. Exit. Podpowiedzi nie potrzebuję. Dawaj górny. Szybko, szybko, szybko. Bo czas leci. Rozumiem. Dawaj wszystkich. Oj, 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 oj. Wow. Uf. Ale ich tu dużo. No i to ja rozumiem. 10 ludzików.
Yeah. Mówię wam. Zrobię to na platynę, przejdę. Oczywiście, jeżeli chcecie wiedzieć, co jeszcze robiłem poza odcinkiem, żeby zdobyć platynę, to zniszczyłem 100 samochodzików, nudząc się. To było łatwe akurat zniszczenie. No i tam portal przez jeden przyjechał też parę razy. Nie spojrzałem, czekajcie, co tutaj jest. Tutaj zaraz zobaczymy. W tym poziomie mamy latanie, przyspieszanie i tonięcie. Aha, czyli ogólnie powtórzenie wszystkiego, czego już, co już mieliśmy. Ta? No ta. Tyle, że tutaj jest pewna rzecz, którą zaraz zobaczycie i której jeszcze nie było, a to mi się podoba, że tutaj dali to. To jest taki smaczek typowo portalowy. Bo to tylko tutaj się pojawia. Akurat ta mechanika. No i tu sobie podrzućmy. Tu. Tu. Co mam ciekawe, czy to, co na górze te pieniądze się pojawiają, to ma jakiekolwiek odniesienie do gry. Może później do jakichś swoich rekordów się. To ma znaczenie, bo tak teraz to nie mogę wam szczerze powiedzieć, do czego to jest. Dobra, tu, tu i tu sobie możemy obniżyć. Chociaż nie, bo tam jak będą spadać. A teraz dokładne sedno tego poziomu. To jest to. To tutaj. To jeszcze możemy można podnieść w sumie. Tutaj. Tu. Tutaj można jeszcze przypuścić. I powinno pójść wszystko. Test zdany. No to zobaczmy, jak gościu leci. Jak za pierwszym razem pójdzie, no to będzie nieźle. O właśnie, o tym mówiłem. Aha, czekajcie. Czegoś tu nie rozumiem. Rzeczywiście to byłoby zbyt piękne, żeby za pierwszym razem się udało, ale... To wyglądało tak, jakby pod złym kątem wpadł. A do złego kątu możemy tylko coś takiego zrobić. No bo jeszcze raz driver, chodź tutaj. Tu widzę, że ich też będzie dużo latać w obiegu. Okej, okay, dobra, nie. Albo może chodzić o to, że tutaj się pod złym kątem wybija i było wszystko dobrze. Sprawdźmy to. Może musi wolniej wjechać. No nie, zjechał tak samo albo i gorzej. O, nie, dobrze jest. No tak, trudno. Dobra, dawaj teraz wszystkich. Całą ósemkę chcemy. Dobra, 24 minuty, no jeszcze chwilę pójdzie. W końcu dzisiaj zrobimy duży 5 poziomów. Wow. Widzę, że teraz tutaj jest zamieszanie. Ciekawe, czekam aż wjadą w to z siebie. Leca! No i z fikołkiem dolecieli wszyscy. No dobra, i ostatni na dzisiaj. A, zaczyna brzmić ciekawo. Jest GLaDOS, Helix, poziom 23, no to musi być trudny. Lasery, przyspieszenie i przyciski. The Enrichment Center is committed to the well-being of all participants. Propeller beanies and suspenders are now available in the recreational area. Dostaliśmy jakiś dostęp do Recreation Area. Nie wiem dokładnie, co to jest. Mamy stać na jednej nodze, robiąc to, pokaż się do kamery, no i tutaj właśnie tak jak ta kamera pokazywała. Dobrze. Gdzie jest finish? Finish jest tu. Zobaczmy, gdzie ten gościu wyląduje. Aha.
Okej, okay, widzimy co się dzieje. To jest zaawansowany poziom. To na pewno będzie jeden z tych zaawansowanych poziomów. A tutaj sobie wylecisz, a tutaj będziesz lądować. O ile się uda, czekaj. Dobra, zaraz to dostosujemy i na tym zakończymy to. Jasne. Nie ujdzie. Nie uda się, bo po co? Tutaj, tutaj. I tak, stąd sobie spokojnie będziesz spadać. Do tego spadania damy coś takiego. Natomiast tutaj musimy cię jakoś złapać. No to może w ten sposób. Ulepsz, ulepsz i ulepsz. I teraz weź to tylko wszystko połącz. A, drobne. Łatwizna. Okej, okay, dobra. Powierzchnię mamy prawie gotową. Stąd, tu, tu i tu. I tu. Teraz tak. Nie, na pewno tutaj nie będziesz to tak wyglądać. Nie. Chyba tutaj widzimy, że włazi to. O, tutaj jest dobre podłączenie do wszystkich złączy. I stąd jeszcze można to podłączać. Tylko to będzie normal i to też. Test. Kiepsko. Zrobimy tutaj jeszcze takie napinające. To może pomóc. Dobra, i teraz pokaż do driverów, co oni zrobią, bo jeżeli dobrze myślę, teraz powinno być dobrze. Prawie. Chyba to trzeba trochę obniżyć. Jeszcze raz. Metoda prób i błędów tutaj będzie dobrze działać. Przeleciał nad przyciskiem, więc drugi by nie przejechał. Dobra, nie. Może jakoś tak? Albo w ten sposób? Nie wiem, czekajcie. Bo on tutaj wylatuje. Okej, okay, dobra, wcisnął. No i tutaj obydwaj muszą trafić do celu. No fajny poziom, fajny, nie powiem. I tutaj standardowy mościg będzie bezproblemowo podłączony. Czyli tu, jasne. I oczywiście każdy trzeba poprawić. Tego, który to dobry? Ten dobry. Tu i tutaj. To jest ciekawe, że to aż długi taki jest. I tu. Pokaż. No prawie można dla lepszego rezultatu trochę to podciągnąć i będzie lepiej. O, na przykład tutaj. Tutaj i tutaj. I to podłączyć. Dobrze. Lecicie. I tu jest pierwszy raz, dwóch na raz mamy jako jeden driver do zaliczenia. No i poszło. I teraz najlepsze, bo teraz puszczamy wszystkich 14. Tak, to będzie coś. Okej. Dobra, widzę, że tu jest zamieszanie. Tu się naprawdę dużo dzieje. No tu jeszcze ich 14 puściło. Dobra, wszyscy polecieli. Tutaj widzę, że się korki robią, ale dobra. No i well done. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Idealnie się wyrobiliśmy. No i do zobaczenia w kolejnym materiale.
na moim kanale. Cześć!